Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 osoby. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym korupcji w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. 2 spośród zatrzymanych osób to byli pracownicy pionu kierowniczego MPWiK. Zatrzymane osoby odpowiedzą za działanie na szkodę przedsiębiorstwa podczas realizacji zamówień publicznych. 3 osoby trafią do prokuratury okręgowej w Warszawie, tam usłyszą zarzuty.